Gość Radia Zawód. Dzień dobry, moim Państwa gościem jest pani Małgorzata Gośniowska-Kola, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka oraz radna Sejmiku Województwa Olbuskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I zaczniemy naszą rozmowę od Narodowego Dnia Pamięci Ofer Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, bo dziś przypada, dokładnie 11 lipca, przypada rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli. No i sytuacja dotyczy trudnej historii obu narodów polskiego i ukraińskiego. Dziś mamy wojnę na Ukrainie, wojnę, która trochę zmienia perspektywę. Pytanie czy obchody, które są także planowane na dziś, będą realizowane w jakiś wyjątkowy sposób i czy to jest jakiś moment na zbliżenie tych obu narodów w wyjaśnianiu tamtych, tamtych czasów. Dokładnie dzisiaj przybada 79. rocznica mordu ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Z oczywistych względów wiem, że ta wojna, która się w tej chwili toczy na Rosji na Ukrainę, ona tę sytuację, no może nie, ona jej nie zmienia, tylko daje nam pewnego rodzaju taką inną perspektywę myślenia. To znaczy, taką perspektywę, że my, jako Polacy, co jest fenomenem pewnie w skali światowej, otworzyliśmy nasze domy, nasze rodziny i pomagamy w niezwykły sposób, jeżeli chodzi o skalę, o zaangażowanie Ukrainie ale nie zmienia to w żadnym sposób naszego podejścia do tego, że czcimy pamięć naszych przodków, że pamiętamy o, tych, o tym ludobójstwie. Ja jako prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka mogę powiedzieć, że od wielu, wielu lat, począwszy od tego, kiedy w 2005 roku został odsłonięty pomnik w Hucie Pieniackiej, nie było takiego momentu, żebyśmy zmienili perspektywę myślenia, działania, cokolwiek, co powodowałoby, że Zapominamy o hucie Pieniackiej. Zawsze byliśmy 28 lutego w miejscu dokonanej tam zbrodni tego ludobójstwa. W tym roku z racji tego, że jest no niebezpiecznie, tak, że nikomu tam nie, nie mogę powiedzieć, że możemy tam przebywać spokojnie i bezpiecznie, nie pojechaliśmy tam, ale byli tam nasi przyjaciele i w sobotę rano, w niedzielę otrzymywałam zdjęcia, informacje, że są tam motocykliści raju katyńskiego, a my wszyscy łączymy się w modlitwie. Dzisiaj odbywają się także, zaplanowane, zaplanowane jest święto państwowe, które w katedrze polowej rozpocznie się mszą świętą z udziałem pana prezydenta Dudy, pana premiera Morawieckiego, a organizatorem jest Urząd do Spraw Kombatantów. Będziemy także uczestniczyli w różnym w zakresie w uroczystościach, które odbywają się regionalnie. Wczoraj odbyło się takie upamiętnienie Msza Święta w Łężycy, a dzisiaj z kolei będą się takie uroczystości odbywały w żarach. Także nie zmienia to żadnej perspektywy i dążymy do tego, jako rodziny, które zostały pomordowane, my jako przedstawiciele tych rodzin, do tego, żeby dokonać ekshumacji pochodzenia żeby to, te, te miejsca, te doły śmierci upamiętnić i postawić tam krzyże. No właśnie, do tej pory to było trudne w realizacji, mimo zapewnień często ze strony ukraińskiej do tych ekshumacji dochodziło. Czy wojna na Ukrainie i postawa Polaków wobec Ukraińców zmieni tą perspektywę? Ja pytam panią, bo mamy jakieś już sygnały tego, chociażby odsłonięcie Lwów na Lwów we Lwowie tych pomnik, posągów Lwów na, na cmentarzu orląd Lwowskich. Mamy także w sobotę informację, że już odwołany został Andrii Mielnik, ambasador w Berlinie, który bronił w ostatnich wystąpieniach w niemieckich mediach chociażby Stefana Bandery, jak dobrze pamiętam. Czy takie sygnały panią napawają nadzieją, że nastąpi jakiegoś rodzaju poszałamanie. Nie mam taką nadzieję, że takie przełamanie następuje. Po pierwsze, dlatego, że Polacy to, o czym powiedziałam wcześniej, wykonali niesamowity gest takiej szlachetności, tak, tego, tej otwartości, bo pamiętamy też pewnie doskonale, że my w 1939 roku też oczekiwaliśmy na takie, taką pomoc, i to jest dla nas no, rzecz oczywista. Myślę, że nasze doświadczenia także są określone i trzeba je nazwać jasno, że poprzez te. Wszystkie lata ta polityka, która była prowadzona przez rząd ukraiński była wobec Polaków, wobec tej kwestii dokonanego ludobójstwa niewłaściwa i zła. I teraz chciałabym, to oczywiście są gesty dobre i pozytywne, to co się zadziało w sensie odsłonięcia Lwów na cmentarzu Orląt w Lwowie, ale chciałabym także, żeby za tymi gestami szły konkrety. Myślę, że na to potrzeba czasu. Dzisiaj z tego co wiem, będzie na Sklerze Wołyńskim i podczas uroczystości w katedrze polowej uczestniczyła grupa przedstawicieli prezydenta Zeleńskiego. Oni także będą składali wieńce i myślę, że to jest bardzo dobry sygnał. Chcę też powiedzieć, że w tym roku, kiedy wspólnie Organizowaliśmy y, uroczystości związane z y, zagładą Huty Pieniackiej. One się odbywały dokładnie w przeddzień wybuchu wojny na Ukrainie, 23 lutego. I tutaj też to był bardzo pozytywny przeze mnie odebrany gest, bo po raz pierwszy w tych uroczystościach brał udział przedstawiciel y, Ukrainy, to znaczy ambasador Ukrainy w Polsce, pan Deszczyca. Więc to są takie gesty, takie symboliczne sprawy, wydarzenia, które powodują, że my taką nadzieję mamy. Myślę, że ku temu to powinno zmierzać. Ale może też komuś zależeć, by tą historię rozgrzewać ponownie, wprowadzać na takie wyższe tony, bo przecież Rosjanie wykorzystają chyba każdy element, by tą jakąś solidarność między obu narodami no, pomieszać, zniszczyć. Dziękuję. Z pewnością. No to są interesy Rosji. Ja też nie tak dawno, rozmawiając, udzielając wywiadu tutaj jednemu z dziennikarzy, usłyszałam w tle, kiedy zadawał mi pytania, czy to jest dobry moment na to, że prowadzimy działania związane z odsłonięciem pomnika w Zielonej Górze. Wtedy, kiedy to planowaliśmy, to było no, rok temu. Mówimy o pomniku, który ma upamiętnić rzeź wołyńską tak. w centrum Zielonej Góry. Tak, to zabiegaliśmy o to od wielu, wielu lat. Powstał taki Komitet Budowy tego pomnika i głównym celem właśnie to jest upamiętnienie Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów, ale ten pomnik będzie usytuowany w miejscu w przestrzeni publicznej przy placu słowiańskim, w takim też miejscu symbolicznym, dlatego że obok jest sąd symboliczne poszukiwanie prawdy i jednocześnie także wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne miejsce, ale wracając do tego wątku, o którym powiedziałam, że pytał mnie ten dziennikarz, czy to nie jest właśnie tak, że pani się wpisuje w jakąś taką putinowską narrację. Wiem, że absolutnie nie. Każdy moment jest ważny dla mnie o tym, żeby powiedzieć, że tam byli moi przodkowie zamordowani przez banderowców, ale też nie widzę powodu, żeby to wiązać, więc pewnego rodzaju relacje, które, czy narracja, która jest gdzieś w tle, powoduje, że są takie momenty, że chcą widać taką chęć do tego, żeby no właśnie takiego rodzaju zamieszanie stworzyć. Myślę, że absolutnie się w to nie wpisujemy. Zmienimy temat w takim razie, ale jeszcze zapytam na koniec o ten pomnik. On powstanie i jest już plan, uda się go na 80. rocznicę postawić w Zielonej Górze? Odsłonić. Tak, myślę, że się uda. Został wyłoniony już autor projektu. Miasto w tej chwili przystępuje do prac porządkowych i budowlanych tego placu. Stowarzyszenie Huta Pieniacka przygotowuje się do tego, żeby wokół tego pomnika, czyli w momencie tego całego Procesu rozpoczynała się także edukacja, która będzie kierowana do młodzieży, do szkół. To ma być też taki pomnik, który będzie związany ze świadomością. Wiemy, że na terenach województwa Lubuskiego, Polski Zachodniej, w ogromnej mierze przybyli tutaj właśnie ci wypędzeni z dawnych kresów II Rzeczypospolitej, więc nie wszyscy mają tego świadomość. Często w takich bezpośrednich rozmowach, kiedy pytałam młodszych ludzi, czy byli w tym miejscu, gdzie się Urodzili ich dziadkowie, skąd pochodzą. Często nawet nie znali nazw miejscowości. Tutaj też jest taka szczególna uwaga, że ten pomnik, który został wyłoniony, który wygrał projekt tego pomnika, ma na celu także właśnie taką budowę takiej świadomości i będą tam umieszczane nazwy miejscowości, które zostały no, spacyfikowane. No właśnie. Trudna historia. Zmienię, tak jak wspomniałem, temat z racji także napełnioną przez Panią funkcję radnej Sejmiku Województwa. Zapytam jeszcze o ostatnią sesję absolutoryjną. W kwietniu na szczętanie mówiła Pani o tym, że podsumowanie budżetu za rok 2021 będzie okazją między innymi do tego, żeby sprawdzić, za co zarząd województwa przyznał sobie dodatki kilkudziesięciotysięczne, specjalne dodatki do pensji. Czy Państwo taką wiedzę na ostatniej sesji? sesji rady z ostatniej sesji sejmiku województwa lubuskiego uzyskaliście. Czy już wiadomo za co 77 tysięcy złotych przyznał sobie jeden z członków zarządu. No, no, niestety nie, takiej informacji nie posiadamy. To jest w ogóle taka myślę ważna sprawa, żeby powiedzieć o tym, że często na zapytania, na interpelacje, my po prostu nie otrzymujemy odpowiedzi. Tu jest ewidentna sprawa. Pytałam o to, dlaczego i za co są te dodatki specjalne, przez członków zarządu pobrane, mając na uwadze także, że my, nasz budżet, naszego województwa, nie jest tak dużym budżetem jak budżety innych województw. My jesteśmy stosunkowo małym Województwem, więc mamy określoną tą pulę tego budżetu. Wobec tego, na odpowiedzi, kiedy padały, że inni zgodnie z prawem także pobierają, na pytanie, za co u nas zostały te wydatki yy, pobrane, za, za jakie wykonane szczególne zadanie, takiej odpowiedzi nie otrzymałam. Muszę też powiedzieć, że to jest sprawa bulwersująca, bo yy, ta nasza ocena budżetu, yy, tych wydatków jest krytyczna nie tylko z tego powodu, że my z natury rzeczy chcemy krytykować. My wskazujemy na to, że powinna być większa dbałość o publiczne pieniądze, o to w jaki sposób przedsiębiorcy i mieszkańcy województwa lubuskiego właśnie na ten budżet się składają, jakiego to jest rzędu wysiłek, a z jaką no, łatwością i frywolnością wręcz te pieniądze są wydatkowane. Usłyszałam także, że przecież nasi przedsiębiorcy są wspierani przez zarząd województwa, chociażby przez to, że Organizujemy misje gospodarcze, to dla niektórych słuchaczy może już wydawać się no, taki temat zgrany, że tak powiem, kolokwialnie, ale to tak nie jest, dlatego że ci przedsiębiorcy chciałabym, żeby oni w jak największej liczbie wyjeżdżali na takie misje i korzystali z różnego rodzaju narzędzi oni płacą w ramach takich właśnie wyjazdów 15% kosztów. Natomiast nasi y, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, członkowie zarządu i radni Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nie płacą, tylko jadą tam jako y, honorowa delegacja. Y, w niemałej ilości. W ilości y, osób. Y, no cóż. Y, tylko wspomnę, y że to y są y takie dalekie podróże. To jest Hiszpania, to jest Floryda, więc to jest taka Też nasza Dubai innowacyjna innowacyjna gospodarka tak. Województwa Lubuskiego, wsparta innowacyjnymi działaniami Zarządu Województwa Lubuskiego. Czas nam się kończy. Będziemy się sprawie przyglądać w takim razie w kolejnym budżecie Województwa Lubuskiego. A za rozmowę dziękuję pani Małgorzacie Gosniowskiej-Koli, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka oraz radnej sejmiku Województwa ja Lubuskiego. bardzo dziękuję. Jeżeli mogę tylko poprosić państwa, słuchaczy, którzy dzisiaj będą mieli w pamięci to Tą ogromną traumę, którą przeżywali Polacy, ich rodziny i my, jako potomkowie. Proszę o zapalenie dzisiaj świec w oknach i o westchnienie modlitewne za ofiary, polskie ofiary na kresach II Rzeczypospolitej. Zapalmy świeczkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod 24.pl.